Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wydarzeń kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższych dniach. Przed nami Mikołaj, także zwłaszcza jutro tych mikołajkowych propozycji nie zabraknie w naszym regionie. Zaczynamy od Ustronia. Mikołaj na tamtejszym rynku pojawi się już o 15:30. Rozświetlenie choinki z jego udziałem będzie miało miejsce godzinę później. W tym czasie nie zabraknie również warsztatów artystycznych. W Wiśle podobne atrakcje w podobnym czasie. O 15:30 rozpocznie się zabawa interaktywna, o 16:30 rozświetlenie choinki z kapelą Wisła. Po uroczystym rozświetleniu koncert kolęd. Dodatkową atrakcją będzie akcja Bądź Widoczny. Rozświetlenia choinki i spotkania z Mikołajem nie zabraknie również w Dębowcu. Mikołaj pojawi się w tamtejszym parku przy tężni solankowej o godzinie 16:00. W programie również zabawy ruchowe i tańce oraz dekorowanie świątecznych pierniczków. Również do Cieszyna w piątek zawita święty Mikołaj. Msza roratnia odbędzie się o godzinie 17:00 w rotundzie świętego Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym. Później całkiem nowa propozycja. Orszak świętego Mikołaja, który wyruszy ze Wzgórza Zamkowego w kierunku rynku o godzinie 18:00. Pół godziny później uroczyste rozświetlenie choinki i koncert kapeli Torka. Zmieniamy klimat. W piątek 6 grudnia rozpoczyna się w Cieszynie 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki imienia profesora Józefa Świdra. Pomysłodawcą festiwalu jest chór reprezentacyjny Uniwersytetu Śląskiego Harmonia. Inauguracja będzie miała miejsce w piątek o 13:00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. W ramach festiwalu koncerty, spotkania, warsztaty. Tego dnia m.in. spotkanie z Józefem Brodą i koncert. W sobotę rozpoczną się przesłuchania do Międzynarodowego Konkursu Choralnego imienia Świdra. Koncert laureatów będzie miał miejsce o godzinie 19:00 w Kościele Jezusowym. W sobotę mikołajkowych propozycji ciąg dalszy. W Ustroniu w samo południe wystartuje gra terenowa. Od 13:00 do 15:00 będą miały miejsce warsztaty artystyczne. O 15:00 rozpocznie się spektakl dla najmłodszych. Kto ma ochotę zaopatrzyć się w różnego rodzaju świąteczne wyroby i ozdoby, to może w sobotę wybrać się do Zebrzydowic. Na Placu Zamkowym od 9:00 do 13:00 kiermasz świąteczny. W ten weekend nie zabraknie również sportowych propozycji. Mikołajkowy marsz z kijkami w roli głównej wystartuje o 9:00 z Placu Hofa w Wiśle. Szczegóły na plakatach. Pozostajemy w tym sportowym klimacie. Trochę inną propozycję ma Ustroń. Tam w sobotę mikołajkowy turniej karate. Start godzina 9:00 w hali sportowej przy ulicy Partyzantów 2. Wstęp wolny. Rozświetlenie choinki wprawdzie nie w piątek, ale w sobotę będzie miało miejsce w Goleszowie o godzinie 16:00, a dzień później w niedzielę wspólne kolędowanie, jarmark świąteczny od 11:00. W niedzielę na Ustrońskim Rynku ciąg dalszy świątecznych atrakcji od godziny 13:00. Również w Cieszynie w sobotę i niedzielę na rynku będzie świątecznie, muzycznie i artystycznie w godzinach popołudniowych. Na koniec tego wydania zapowiedzi przenosimy się do Jasienicy. Tam w niedzielę pod naszym patronatem 6. Jasienicka Wilija. W tamtejszym Goku od 15:00 przegląd kulinarny, a także program obrzędowo-kolędniczy do około godziny 19:00. W programie warsztaty, jarmark, a także uwaga o godzinie 17:00. Degustacja potraw, wstęp wolny. Jak widać, w naszym regionie imprez w ostatnim czasie nie zabraknie, a to tylko niektóre z propozycji, które będą miały miejsce. Oczywiście więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.